Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku FIFA 22 Ultimate Team. Ogólnie ten odcinek już nagrałem, ale coś mi się stało z plikiem wideo, więc nagrywam go jeszcze raz. Mam bilans 9-1, ponieważ na odcinku przegrałem jeden mecz, jeden mecz wygrałem. Po meczyku pokażę wam 7 paczek z napastnikiem 8-1+, które otworzyłem na wczorajszym odcinku, jednak nie będzie tam mnie widać, będzie tylko mnie słychać. W związku z czym przejdźmy po prostu do tego meczyku. Bilans 9-1. Pamiętajcie, że dzisiaj wieczorem jest streamek, dogrywamy na nim Food Champions. Nie wiem o której godzinie, wydaje mi się, że może koło 18, może nawet 17 zaczniemy. No wszystko zobaczymy. Zostawcie po prostu suba z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco i żeby live'ik was nie ominął. No i zobaczmy, jaki składzik ma nasz rywal. Okej, ciekawy, na pewno to... O Jezu, Zakarian na Esiu. O, jest ten Muriel nowy. No zobaczymy, fajny składzik, taki troszeczkę inny. Dobra, i... Oj, Torres, kurde, ale szczytałem go tak trochę. Trochę się gościu jednak przestraszył. Na razie go ciągle czytam, to jest ten plus. Co prawda jeszcze piłki mu nie odebrałem w związku z tym, ale... No na razie pierwsze dwie akcje i gość szczytany jest jak z książki po prostu. I okej, Rooney, ale złe podanie do Fernando Torresa. No wczoraj grało mi się naprawdę na streamie superansko. No 8-0 zrobiliśmy na streamie. Potem na odcinku wygrałem jeszcze jeden mecz, więc przez chwilę miałem bilans 9-0. Także no co mam... O Jezu, faul? Serio? Wydawało mi się, że czysto. Także no bilans naprawdę gruby, nie? No fajnie by było, jakby się udało zrobić teraz no te 10-1, nie? To by było naprawdę grubo. Okej, i Fernando Torres, no szkoda, że tego Rooneya, myślałem, że w ogóle spalony był, dopiero później zauważyłem, że chłop tam pobiegł jeszcze obrońcą swoim i zjech 1-0, piękna akcyjka, bardzo ładnie, szybko, fajnie wyszło, no i mamy to, mamy. To wyglądało, jakby chłop miał laga internetu tak trochę, że mu ten zawodnik pobiegł po prostu do przodu, znaczy do tyłu właściwie i ciągle bieg i nie mógł się zatrzymać, no jakby takiego laga dostał. Okej, i Wayne Rooney! Ojejku, szkoda, ale no, całkiem okej, strzał był. Okej, i tutaj Kimiś ładnie przeciął podanie Xaviego. No grałem Xavim Baby i szczerze, no nie zachwycał mnie, no szczerze wam powiem, że Xavi Baby nie był jakiś super. Oj, pięknie, Rooney, dawaj, chłopie. I Rooney, no nie, ale tam jakiś, wiecie, jakiś tam potencjał był w tej akcji, no niewykorzystany, ale był. Spinazzola, dobra, trochę spowolnił po prostu akcję, to też jakiś tam plusik. I Ziyech z Rooneyem i Torres, pięknie. I jeszcze raz, i Torres, nie ma gola i Van der Sar, kurde, no bramkarz top, naprawdę. Okej. Aj, no nie, tak niewiele zabrakło. Ale Rhys James też się ładnie ustawił i jazda. Rooney. No nie, no ten De Ligt jest kurde dobry. Kto zrobił to SBC, ten naprawdę nie powinien żałować, bo ten Rooney naprawdę... Boże, Rooney. De Ligt naprawdę wymiata, szczerze wam powiem. I Kimiś, piękne podanie do Rooneya, ale Rooney, co to była za fatalna główka, naprawdę. Ale akcja naprawdę top. Jeszcze Muriel, no ale jest Zyle, no Zyle to jest taka klasa, no ja nie wiem czy ja go zamienię, no nie wiem, do Totsów nawet, naprawdę, no chłopem się gra tak, o Jezu, De Ligt, ziomek, odpuść mi trochę, odpuść, tutaj Fernando, no nie, no jakoś coś nie leży, dobrze, Collins, dobrze, Ryż, jeszcze jedna akcja. Fernando i gol! 2-0, magiczna 45 minuta, w której zawsze wszystko wchodzi. No i kurczę, mamy 2-0, także no ten taki cel minimum na tą połowę spełniony, bo chciałem dwoma bramkami prowadzić i to się udało. Tak jak myślałem, no duża przewaga, 6 strzałów z mojej strony, 3 oczekiwane bramki. Posiadanie piłki ma mniejsze, ale gościu miał ma tylko z tego jeden strzał, więc naprawdę nic z tego nie wynika, że ma większe posiadanie. Rooney. Aj, no i De Ligt, dobry ten obrońca, naprawdę De Ligt jest kotem fest. Po tym jak Juve awansowało, no to powiem wam, że no ta karta zrobiła się top. I aż żał, jeżeli wiedziałbym, że on takie upgrade dostanie i będzie aż tak dobrze się, znaczy tak trudno bardziej się przeciwko niemu grało, to zrobiłbym go. Tak samo jak Zyle, no taki Zyle z De Ligtem to by była naprawdę udana parka. I pięknie do Rooneya, ale Davis szybszy i tylko tyle.
Okej, okay, tutaj jest Luis Muriel. Luis Muriel. Luis Muriel i nie ma gola, bo się dobrze przesunąłem, ale akcję miał dobrą. Naprawdę ten Muriel ładnie wywalczył. Taki silny strasznie był w tej akcji. I tutaj Kimiś. Kimiś. Oj. No nie wyszło, nie wyszło. No Van der Sar top jednak. Oj, Sow. Oj, Muriel. Ale szczytany. No tak myślałem, że będzie zagranie do Besta. I pięknie, Ziyech. Ojejku. I... Aj, no nie. Co ja... O Jezus, co się stało? Miał być taki, wiecie, zatrzymanie fake shotem. No ale czyżby rage quit, czyżby zmiany? Nie wiem, co będzie. U mnie będą zmiany, za to wchodzi sobie za... A zróbmy sobie takie zmiany. Vinicius i Neres na skrzydełka. No i zobaczmy, czy te zmiany przyniosą jeszcze jakieś gole w tym spotkaniu. No mam nadzieję, że on też jakieś chyba zmiany zrobił i mam nadzieję, że jemu nie przyniosą gole zmiany. Że jemu zmiany nie przyniosą żadnych goli. Sow? Okej, Milinkowicz-Savic ładnie sobie z tym poradził. I Dawid Neres już leci. Razem z Runejem. I Runej, co za podanie? I Neres! Nie ma gola, standardzik. Chociaż mogłem tutaj lobować chyba, bo gościu ciągle wychodzi tym bramkarzem. Trzeba o tym pamiętać po prostu. Jezu, co on zrobił? Ja bym strzelał chyba na miejscu jego. Naprawdę, co to było? Ja pierdzielę, no jak? Ale tak akcję skopać. Chociaż dobra, nie mówię, bo zaraz ja może też skopię. Torres, no nie, no Van der Sar naprawdę jest kotem. Runej, no nie. Ej, no nie mogę mu strzelić w tych ostatnich minutach. Naprawdę, nie mogę gościowi zasadzić gola, a jest sporo okazji i... To nie są złe okazje, a nie mogę się jakoś odblokować i po prostu... Zachować zimnej krwi i mu gola zasadzić. Naprawdę, to się zemści. To się... Ja jestem prawie przekonany, że to się zemści. Kimiś, piękne zagranie do Neresa. I czy Neres to zrobi? Neres! No nie wierzę, Torres. Ty paruwo, przecież. Ale Salah, piękny fake shot. I tak jak myślałem, to się zemści 2-1. Te wszystkie okazje, których nie wykorzystałem, nie? No i gościu poczuł wiatr w żaglach, ale no chyba trzeba go po prostu pokazać, że... No nie, kolego! I brawo, Torres pokazuje, że no nie, kolego! Mamy to! Po prostu musiałem... No, ja chciałem mu dać taką, wiecie, taki cień nadziei po prostu, że ma jeszcze szansę na wygraną w tym meczu. No, było blisko. Vinicius tutaj, Kimiś ładnie to przejął. Zyle zmasakrował Georgiego Besta. Oj, Runej! Runi gol! 4-1. No meczek trochę przez chwilę było gorąco, ale no... Znowu się zrobiło tak, jak się zrobiło. Także chill. Ale zdecydowałem się, że jednak pokażę wam jeden meczek z tamtego odcinka. Ten, który wygrałem, bo on się zapisał... Bo on jest krótki, tak? Może tak powiem. Tam był szybki rage quit. Także co, no kolejny meczek 4-1 wygrany, bilans 10-1, powiem wam, że naprawdę grubo. W takim razie ja wam pokażę no, te paczuszki plus kawałek tego meczyku. Fajny skład, taki inny, no zobaczymy, nie? Zobaczymy, oby się udało wygrać w każdym bądź razie. Ziyech dalej, Ziyech. I tutaj Felipe Anderson i gol! Piękna kontra, 1-0 dla nas. Także to dobrze zaczyna się to spotkanie. Przez to, że dużo osób się powyprzedało. Tak naprawdę przed... Czekajcie. Dobra, 3-0. Oj, mamy rage quita. Dużo osób się wyprzedało po prostu przed tym Toty, żeby sobie oszczędzić końce. No ja kupiłem kilku zawodników, ale wciąż mam 600k na inwestycje. Wiecie co, stwierdziłem, że w sumie zrobimy tylko napastników 8-1+, bo jedyną kartą, która by na ten moment normalną weszła do mojego zespołu, byłby Kylian Mbappé. Dlatego, no dajmy sobie szansę na trafienie go. Zrobiłem chyba... A, 5. No miało być 6. To zrobiłem 5 napastników 8-1+, także zacznijmy od pierwszego, no... Jakiś walkoutik też by był spoko, oczywiście do Icon Pika, który niedługo wyjdzie. No i zobaczmy, co będzie w pierwszej paczce. No, w pierwszej paczce nawet nie ma ekranów. No, ekrany w górę i już jest spoko, nie? Te ekrany już teraz całkiem spoko stoją, także no okej, okay, mamy ekrany. Także takie ekraniki można przyjąć, ale jest to Jimenez, okej, okay, bo Vele wiedziałem, że mam, bo na streamie też trochę otworzyliśmy tych paczuszek. No i wiedziałem, że Vele mam, dlatego cieszę się, że to jest Jimenez, bo dalej to nie jest duplikacik. No dobra, to kolejny napastnik 8-1+. Zobaczmy, czy tu może coś tutaj wpadnie. Może coś tutaj i uwaga, ekrany kolejne. Zapraszamy, Hiszpan PS, czyli Asensio. No jego mam, także to będzie quick sell niestety.
To zobaczmy kolejne, ostatnie, a nie, mam jednak, nie, no dwie mam, dobra, no to zobaczmy, jeszcze ta i kolejna paczka, czy coś tutaj będzie, jakiś walkout, no walkout jeden by był fajny, ekrany kolejne, okej. Belgia LS, okej, Eden Hazard 85, to jest jak na razie najlepszy trafik. No i ostatnia paczka, fajnie było zakończyć to oczywiście walkoutem, czy tak się uda, czy zakończymy walkoutem, zobaczmy, i uwaga, czy coś będzie, ekrany, spoko. Kolumbijczyk oczywiście, no nie mogło w tym openingu zabraknąć Duvana Zapaty. No i pytanie, czy zakończymy to walkoutem? Zobaczmy, no, napastnik 8-1+, kolejny, czy będzie chociaż, albo ekrany też by było spoko, no i fajnie, Argentyńczyk, Alesik, czyli Ocampos. No dobra, ale ostatnia paczka, na ten moment ostatnia paczka, może na live coś sobie jeszcze pootwieramy, zobaczymy, na ten moment ostatnia paczka, więc zobaczmy. Czy będzie jakaś fajna, chociaż jakiś walkout nawet na przepał, nie? To by było mega fajne. I czy będzie? Jezu, myślałem, ej, byłem pewny, kurde. Tak jakoś inaczej to wyglądało. I liczyć 84 to też jest okej, traf. Tak jak mówię, 8-3 w górę już jest naprawdę spoko. Jak widzieliście, no, siadł Hazard 8-5 i to chyba był najlepszy traf z tego, co pamiętam. Meczek też był całkiem szybki, także dziękuję wam za oglądanie. Kończymy odcinek naprawdę świetnym bilansem. I takim samym bilansem zaczynamy dzisiejszego streama. Mam nadzieję, że widzimy się dzisiaj koło, myślę, 17, 18, coś takiego się odpalę i zaczniemy grać w Food Champions. Dzięki wam wielkie za oglądanie i do następnego razu. Siema!